Andrzej Jaros, burmistrz Wolborza. Ja myślę, że jest to taki pierwszy, ale ważny krok, że zdajemy sobie sprawę jako w tej chwili samorządowcy, bo klaster energetyczny dotyczył będzie przede wszystkim przedsiębiorców i my myślimy, że uda nam się ich przekonać do tego, żebyśmy razem wspólnie z przedsiębiorcami działających na naszych terenach stworzyli ten klaster, który no, z jednej strony byłaby to produkcja i o tym bardzo zabiegamy. Jest klaster, stwarza te możliwości dofinansowania tej energii zielonej, o co najbardziej nam chodziło, a z drugiej strony też odbiorców, czyli od nas, samorządów, zaczęlibyśmy i przedsiębiorców, którzy chcieliby odbierać tą energię i moglibyśmy być no, samowystarczalni, ale generalnie to najważniejsze, żebyśmy to, co mamy, bilansujemy na dzisiaj, czyli każdy samorząd ma jakąś, na terenie znajdują się jakieś produkcja energii zielonej, prawda? I to chcemy zbilansować na początek i myślę, że przed nami wizja, jak w naszych gminach ta energia odnawialna może się rozwinąć i jakie będą możliwości, ale wspólnie ten 5 podmiotów, które podpisało, no możemy uzyskać spore dofinansowania ze strony no, ministerstwa i o to będziemy zabiegać, ale dzisiaj musimy to zrobić na dzisiaj wspólnie, przekonać przede wszystkim, my jesteśmy przekonani, teraz przed nami etap przekonywania naszych rad, gdzie musimy podjąć uchwały i przekonać do tego przedsiębiorców.